Mili Państwo, witam w Światowym Dniu Popcornu. Dietetycy bardzo go polecają i przypominają, że popcorn wbrew rozpowszechnionym poglądom zawiera znacznie więcej fosforu i żelaza niż chipsy, a nawet niż solone paluszki. Kto by pomyślał. Oraz popcorn zapobiega demencji. Z tym, że jak się w kinie wcina popcorn i jednocześnie ogląda na przykład komedie romantyczne, zwłaszcza polskie, to na osłabienie umysłu i wiadro popcornu nie pomoże. Nieustająco prowadzimy kronikę karnawału w ślad za Poznańskim Nowym Kurierem. Dziś sezon 1937. Czytamy. W restauracji na narożniku ulic Półwiejskiej i Kwiatowej używało sobie wczoraj czterech gości. Z i wypili za 30 zł. Gdy przyszło jednak do płacenia, jeden po drugim wiał do domu. Trzech się już ulotniło, gdy czwarty chciał to samo zrobić, gospodarz lokalu przywołał policję. Przybyły postanunkowy, zaprosił osieroconego gościa do komisariatu, gdzie spisano z nim protokół i zatrzymano w areszcie. A w nowym kurierze są nie tylko informacje bulwersujące, lecz i takie, które niosą nadzieję. Dobrą i szczęśliwą partię zrobią panie do lat trzydziestu posiadające posag 10 tysięcy lub skład. Spieszne zgłoszenia przyjmuje Przybyszewska. Wały Zygmunta Augusta, 4, pierwsze piętro. Dziś historia z dziejów animacji filmowej, bowiem to właśnie 19 stycznia 1993 roku ruszyły prace nad filmem Toy Story. Był to adresowany do dzieciaków pierwszy pełnometrażowy film fabularny, wygenerowany wyłącznie w komputerze. Pracy podjęło się pionierskie wówczas Pixar Animation Studios, która to firma najpierw przez kilka lat robiła efekty specjalne do kolejnych części Gwiezdnych Wojen, a potem zdecydowała, że czas uspójnić te efekty w jednym kompleksowym dziele takimi efektami zainteresował się też Disney i w ramach usługi zewnętrznej studio Pixar pomogło temuż Disneyowi wyprodukować całkiem udaną małą syrenkę w roku 1989. I teraz Disney zamówił w studio Pixar film komputerowy i pełnometrażowy, który opowiada o harcach zabawek z dziecinnego pokoju, wśród których był kowboj imieniem Woody, a głosu kowbojowi udzielał aktor Tom Hanks. Powstała wyrafinowana animacja, pełna ruchu i koloru. Rzecz była udana pod każdym względem. W Stanach zarobiła 200 milionów, a na całym świecie 350 milionów dolarów. Kręcono więc ciągi dalsze, a postęp w dziedzinie animacji okazał się tak szybki, że ówczesne Toy Story ogląda się dzisiaj jak poczciwego, nieruchawego staruszka. Ale sentyment, sentyment do niego pozostał, a to jest przecież we wspomnieniach z dzieciństwa Najważniejsze, co w całej rozciągłości potwierdza Wiesław Pixar Kot.